Michał Wiśniewski był niegdyś jedną z największych polskich gwiazd muzycznych. Choć okres wielkiej sławy już minął, nadal lider ich troje nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. W tym roku Sylwestra spędzi zarabiając na chleb. Nie jest jednak zadowolony, bo nie będzie mógł pić alkoholu. A dlaczego? Powód rozkłada na łopatki. Czasy świetności Michała Wiśniewskiego i jego zespołu ich troje już minęły, choć niemal każdy zna hity, które niegdyś podbijały głośniki Polaków. Powiedz, zawsze z tobą chciałbym być, Kein Grenzen, a wszystko to czy wypijmy za to, to utwory, które zna niemal każdy Polak. Dziś Wiśniewski nie wypuszcza już hita za hitem, ale wciąż może liczyć na propozycje zawodowe. Michał Wiśniewski, Sylwester bez alkoholu. Wokalista ich troje zdradził w rozmowie z Przeambitni, że tegorocznego Sylwestra spędzi w pracy na Śląsku. Tym razem Katowice, Stadion Śląski w Polsacie, gorąco zapraszam, ja z tej opcji polsjatowej. Później oczywiście zapraszamy wszystkich do Sosnowca. O 23 gramy w Sosnowcu, Zagłębie tym razem zachęcał Wiśniewski. Zapytany o to, czy pojawi się na imprezie przedsylwestrowej, o której poinformował Krzysztof Ibisz, mocno się zasmucił. Twierdzi, że ma wszywkę w DPI, dlatego ma problem ze spotykaniem się z ludźmi, którzy gustują w wyskokowych trunkach. Z przyjemnością się zobaczę, natomiast ja mam wszywkę w DPI i generalnie ciężko mi spotykać się z tymi ludźmi, którzy mają tę wielką przyjemność gustować w dobrych trunkach. Mi ciężko jest wytrzymać, żalił się Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski, problemy z alkoholem. Lider i wokalista ich troje nie ukrywa, że miał bardzo poważne problemy z alkoholem. To właśnie dlatego nie może uczestniczyć w imprezach, na których wyskokowe napoje leją się strumieniami. Jak twierdzi muzyk, upijał się bez opamiętania, aż wreszcie zdecydował się na wszewkę ze Sperelem. Jak widać, mimo długiej przerwy od nałogu, nadal ciągnie go do alkoholu i woli unikać libacji. To dobrze, że muzyk wyrwał się ze szponów destrukcyjnego nałogu, ale złośliwi internauci wytykają mu, że żalenie się w mediach jest dość groteskowe. My w każdym razie życzymy Michałowi Wiśniewskiemu wytrwałości i mamy nadzieję, że podczas tegorocznego Sylwestra nie sięgnie po alkohol. Skoro wytrwał już tak długo, szkoda byłoby zmarnować to wszystko przez żądzę upojenia. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.